Czy mógłbyś czekać 15 sekund? Tak. Czy mam bardzo mało czasu, a to nagrywam? Tak. Czy jestem już wkurzony? Jak najbardziej! To będzie świetna recenzja. Hejty, tak właśnie ty masz może Facebooka? Jeśli tak, to zapraszam do grupki o tematyce Monster High, którą założyłem z innymi osobami, które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie. Obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje, więc zapraszam. PS przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a. Chcę zobaczyć, ile nas będzie. Hej wszystkim tu guidiczy na odcinku na moim kanale i nagrywam ten filmik zaraz po unboxingu naki Cleo z trzeciej racji Monster High. Jeśli jeszcze tylko nie obejrzeliście, to zapraszam, tu gdzieś będzie link, ale gdy właśnie, dlaczego mam rękawiczki, moje ręce wyglądają tak sobie, to jestem po chorobie i aktualnie z mojego rąk schodzi skóra, więc yy, jest... Nieprzyjemnie, ok? Ale to mnie nie powstrzymuje przed tym, żeby nagrać kolejny unboxing. Dzisiaj mam dla was unboxing lalki Claudine z Monster High generacja trzecia. Jest to lalka, której jestem najbardziej niepewny, ponieważ... Um... Tak, jakby ja jestem mega fanem generacji trzeciej na swój sposób. Są rzeczy, które mi się podobają i które mi się nie podobają. W przypadku Claudine mam... Mieszane uczucia. Słyszałem też wiele złych opinii o tej lalce, szczególnie o jej włosach, więc dzisiaj się temu przejrzymy i zobaczymy co i jak. Tak wygląda przód pudełka. Jeśli oglądaliście moje poprzednie boxingi Monster High g to pewnie już to pudełko znacie. Jest społecznie takie samo u każdej lalki, różni się jedynie trochę ten Tuen tutaj i Artem z boku. Tak wygląda tył. Poruszałem już ten temat w przypadku lalki Cleo, ale porusza to jeszcze w przypadku lalki Claudine. Lalka, a arta pudełku, to zupełnie dwa inne światy. Już nie wspomnę o serialu i o filmie. To też są zupełnie dwa inne światy. Dosłownie. Mam bardzo wielkie wymagania dotyczące jej futerka, także. Let's do it. W tych pudełkach fajne jest to, iż jedyną taśmę, jaką musimy obciąć, jest taśma tutaj na górze. I to jest jedyna taśma w tym pudełku, praktycznie. Kiedy już obecnie, my tak naprawdę zostanie nam tylko wyciągnąć te ptaszki z tego pudełka. Zrobię to poza waszymi oczami, żeby było, to było mi wygodniej. Podejrzewam, że unboxing Londyn będzie póki co ostatnim unboxingiem z G3, ponieważ trudno mi jest zmec cały z Amazonu. Szczególnie, że trochę za to wychodzi. A nie będę ukrywał, że bardzo chciałbym otworzyć dalekę Draculory, która jest po prostu nie do kupienia na Amazonie. A jeśli jest, to kosztuje krocie. Właśnie słyszałem, że ktoś przyjechał, a ja mam bardzo mało czasu. W przypadku Jaguny i Franki, te lalki w ogóle nie pachniały niczym. Za to w przypadku Claudine i Cleo czułeś się taki zapaszek chemii. Aczkolwiek Cleo z G3 w moich oczach dużo odzyskała, także mam nadzieję, że yy, tak samo będzie z Claudin. Uprzedzając pytania, nie. Te lalki nie mają stojaków. Niestety, a pudełko ma to miejsce. Przykro, ale tak. Jak najpierw, macro, muszę powiedzieć, że futerko nie jest tragiczne. Włosy są sztywne. Co? Wyciągnę ją z reszty pudełka i do was wracam. Musimy chwilę wyjść, ale już jestem. Dla was to była chwila, a dla mnie to była godzina. Mam już przed sobą Claudine i będę szczerze, że lalka miała ogrom zabezpieczeń w moim przypadku. I ciężko mi się otwierało. Zaczniemy od akcesorii. Mamy zwierzaczka Claudine i szczerze nie wiem, czy ma być to kot, czy pies, czy lis. Jest uroczy, ale. obojętny mi. Mamy taki grzebek, i szczerze nie wiem, czy ten grzebek ma być dla Claudine, że ona go używa. Czy dla ich zwierzaka, czy może obu? No taka fajna pierdełka, nie powiem. Dość urocze to jest. Kleduin ma dwie rzeczy, takie typowo jedzeniowe. Jest to takie ciasteczko. Nie chcę zbytnio pokazywać moich rąk, więc będę tak szybko pokazywał te rzeczy. Jest ono ukryzione, przez co przypomina półksiężyc. Jest niebieski i ma zęby na sobie. Jest mi w sumie obojętne. Kolejną rzeczą są takie chrupeczki. Są one mega urocze i szczerze podobają mi się. W sensie fajnie to wygląda, kiedy daleko to trzyma, ale te chrupeczki są naprawdę super. Podobają mi się mega. Mamy też torebeczkę dla Klondin. I ta torebka mi się mega podoba. Oczywiście jest ona otwieralna. Ja mam trudności, żeby teraz ją otworzyć, ale jest ona otwieralna. Być może sobie czymś to wam pokażę, że jest, żeby nie było, że kłamę. No to będzie trudne do zrobienia, ale jest otwieralna. Jest otwieralna, jest ona gumowa. Mamy na niej zadrapania, które są złote. Półksiężyc, który jest taki fioletowo różowy I zawieszkę księżyca oraz kluczyki i łańcuszek. I torebka mi się mega, mega podoba. Naprawdę. Mamy też okulary. W przypadku Klondin okulary mają sens, ponieważ ta nowa. Claudine, nosi układy normalnie, ma jakąś tam wadę wzroku W przypadku reszty lalek to w większości są to układy takie słoneczne takie dla Bayery. Mamy oczywiście telefonik dla Clodin i ma ona swoje własne aplikacje z własnymi ikonkami Ale jej ekran jest bardzo, bardzo ciemny i rozmazany i ma dużo pikseli na sobie W przypadku G3 jest to norma, jakby często te akcesoria są po prostu rozpikselowane Wolę coraz bardziej to niż twarze, które są rozjechane Z tyłu mamy miejsce na aparat, mamy śrady zadrapań Cała obudowa wygląda wyglądach takich Wilkowa, której trzyma ten telefon. Ostatnim testorem jest futro da Claudine, którego jest dość przyjemne i ma ono multum zabezpieczeń w pudełku. W środku jest podszewka, co jest na plus, i jest ona bardzo przyjemna. Smuci mnie fakt, iż to futro nie ma rękawów, tylko jest w prostu sensie taką narzutką, ale mega plus, ponieważ ja nie wyobrażam sobie Claudine bez futra. Naprawdę. I to będzie u mnie jedyna dalka, która będzie nosiła te dodatkowe branko na sobie. Jakby musi, bo to jest Claudine. Sorry, Claudine musi mieć. Futro. Koniec matu. Przejdźmy do samej Claudine. Więc tak węduje się Claudine, i Clodin um, Claudine z Bad Bitch zrobiła się taka bardziej... gimnazjistką, nie dla mnie. Ogólnie lalka jest urocza, ale ma kompletnie inny vibe Claudine Jakby we Franki wciąż widzę vibe Franki, w Zaklorze widzę vibe Zaklory, ale w Claudine nie do końca. Nie mówię, że lalka jest zła, chodzi mi tutaj głównie o jej buźkę, po prostu jej buźka. Jej buźka wygląda po prostu bardzo młodo, szczególnie przez ten nos, który jej dodali, nie potrafią to spojrzeć, tak, wiecie, jak normalnie. Aczkolwiek, powiem szczerze, że na żywo robi ona większe wrażenie niż na zdjęciach. Na żywo jest akceptowana dla mnie, jakby nie jest zła. Jej włosy są w kilku kolorach, jest to. Czerwono-różowy kolor kolejnym kolorem jest taki nazwijmy to brudny róż nie wiem jak mam tylko określić ok jestem na to, nie jestem aktualnie ale nazwijmy ten kolor w taki sposób i ten róż jest połączony z białych włosów różowych i brązowych włosów taki delikatny brąz mamy także ciemny brąz jeśli chodzi o jakość włosów nastawiłem się od początku że będzie tragiczna ale szczerze powiedziawszy nie jest to aż tak złe w sensie czuć że jest to sztywne ale miałem jakieś żelkę barbie extra. teraz na jej będzie zdjęcie jej włosów nic nie przebije. Jakby to był hamski plastik, te włosy były tylko jak żyłka. Te włosy no są sztywne, ale wydaje mi się, że są na tyle ok, żeby mogły jeszcze być na to To jest zmian faktu, że wolałbym, żeby ta lalka miała włosy z Saranu. Uprzedzając, te włosy nie są kompletnie bezpieczne, jeśli chodzi o boliło, te włosy się spalą w rządku, więc jeśli będziecie mieli lalkę klodyn, to musicie uważać, jakie jej włosy myjecie. Na zdjęciach promocyjnych jej włosy wyglądają o wiele lepiej, także będę próbował jakoś to wzorować. ale iż jest to poli, nie wiem, czy sobie poradzę. Odlew buźki jest nowy, uszy są o wiele większe. Dodatkowo Claudine ma tutaj z boku futerko. Pewnie się zastanawiacie, po co jej to futerko tutaj z boku głowy? Do okularów. A właśnie, w ogóle nie patrzę, jak Claudine wygląda w tych okularach. Śmiesznie, w sensie... Cute, ale śmiesznie. Na jednym uchu mamy taki dość standardowy kolczyk dla Monster High, taki okrągły, czarny. Na drugim uchu mamy kolczyk, który pokazuje fazę Księżyca. I też jest on czarny. Na szyi Claudine ma naszyjnik oraz pseudo-choker. Ten naszyjnik w serialu ma bodajże jakieś znaczenie, ma być to naszyjnik od jej matki, który jej matka nosiła. I po raz kolejny jest to naszyjnik, który pokazuje fazę Księżyca. Ogólnie Claudine ma pełno odnośnień do fazy Księżyca. W sumie ma to sens, bo to jest wilkołek. Jej pasek, tak samo jak jeszcze sorry ma motyw faz księżyca. Jeśli chodzi o jej outfit, to jej outfit mi aż tak nie przeszkadza. Lubię jej top. Jej top, a bardziej crop top, jest czarny. Ma na sobie wzorki po raz kolejny takich pazurów podartych oraz fazę księżyca. I fun fact: Claudine ma dwa warianty, jeśli nie więcej, jeśli chodzi o jej t-shirt. Mogą to być albo głównie księżyce, albo właśnie takie pazury i księżyce. Ja mam wersję z tym i z tym. Nie jest ona zła, jest cute. Ta wersja. Jeśli miałbym mieć lalkę w pudełku, tak dodatkowo, to chciałbym mieć drugą wersję jej, jej koszulki. Do tego Clodin ma kombinezon, taki jeansowy, na krótkie nogawki. Jest on filetowy. Tym razem ma na sobie motyw centek. A na karcie pierwszej po raz kolejny mamy fazę księżyca i wilkołaka. Buty mi się bardzo podobają. Może nie są takie super wow jak z pierwszej generacji, ale są mega cute. Podobają mi się oczywiście. Każda lalka ma. Pod swoim butem, chyba, chyba każda lalka, tak mi się wydaje, ma jakiś wzorek, który jej dotyczy i w tym przypadku Claudine ma takie psie łapki co jest cute. Okej, okay, pozwolę sobie przybrać Claudine w jej futerko, założę może okulary i przejdziemy do podsumowania. Okej, okay, tak wygląda Claudine w futerku i w okularach i po raz kolejny nie jestem fanem okularów na jej twarzy aż tak, więc... spadłem mi. Podsumowując lalka... Nie wierzę, że to mówię, nie jest tragiczna, nie jest, ale też nie jest dobra. Są rzeczy, które można by poprawić, na przykład usunąć ten nosek, ponieważ wygląda przez to jakaś wiewiórka, jakby po co jej ten nos? Pieki są urocze, baby hair tak samo, jakość włosów też, myślałem, że będzie gorsza, ale no nie jest to, nie jest to, nie jest to, to, to co, co bym chciał. Nawet Cleo ma lepsze włosy od niej, jakby ona ma ten sam materiał co Cleo, ale Cleo wygrywa pod względem jakości włosów, Claudine. Nie do końca. Nie jest ona zła. Przyznam, nie jest zła. Ale do bycia na dobrym poziomie też trochę jej brakuje. I to było tyle w tym odcinku. Mega dziękuję za obejrzenie. Napiszcie mi, co o niej sądzicie. Czy Wam się podoba? Jakby, nie jest zła. Przyznam, nie jest zła. Na żywo wygląda o lepiej, ale wciąż jest u mnie nisko w hierarchii nowych lalek. Jesteś po prostu na dole, Krudin. Jesteś pod ziemią. do piekła, Tam do swoich nie Anyway, to było tyle w tym odcinku. Mega dziękuję za obejrzenie. Napiszcie mi jeszcze, co o niej sądzicie. Wszystkie moje stosunki macie w opisie na dole. Zapraszam. Cześć na razie. Папа, мой пес мне а матка-боска.